witam z Fergusona. Musimy. Jęczmień. Słomę zostawiamy. Proszę zobaczyć, jak ładnie wyczyszczony. Później nagram wam ustawienia, jak jest ustawiony na jęczmień. Teraz jedziemy. Hektara, jedziemy drugie okrążenie. Miejscami jest rzadszy, miejscami lepszy. A jak widzicie, szósty raz dookoła jadę. Drugi zbiornik prawie, znaczy pierwszy był niepełen, drugi prawie pełny. Tutaj już nie będę na Poprzyciu kosił. Jedziemy z tamtej strony. Bujeczko. I tutaj będziemy jechać. Dojadę z tej strony i sypiemy. Z tym, że to jest do skarmienia. A reszta jest na opał. Tak ładnie czyści. Kombajn 65 roku. Jak mówiłem, ustawienia wam pokażę później. Pszenica, jak widzicie, jeszcze. Chociaż nasza tutaj jest najbardziej chyba żółta. Tutaj sąsiadów trochę mniej. Ale spokojnie, przyjdzie czas, będziemy kosić pszenicę. A teraz jedziemy z jęczmieniem. No więc tak, ja byłem wysypać, a was tutaj teraz zostawiam na statywie i oglądajcie, trochę was zakurzę i patrzcie, jak mi to idzie, coś tam będziecie chyba widzieć.
Dobra, widzieliście, ładnie to idzie, ale teraz tutaj was postawię, z dwa okrążenia objadę. Gdzieś w polu. Jęczmień nie jest może najlepszy, ale też nie jest najgorszy. Zobaczymy. W końcu jest bez nawozu. Fajnie. Jak widzicie tutaj, to są takie skrawek. A tu trzeci zbiornik prawie pełny. To trochę będzie, no można powiedzieć, trzy zbiorniki. Czyli gdzieś 3 tony, pół hektara, czyli 6 ton hektara. Ale potwierdzę wam, jak skończę kosić. No i koniec, zobaczcie, tu aż szumato. Będziemy sypać. Obrócone. Jutro Perkinsem zgrabimy rządki i sprasujemy tą słomę. Tam stoją nasze myćmi. Ponieważ musieliśmy się dostać do silosa, w którym trzymamy zboże dla kur i królików. To co, sypiemy. Zobaczcie, jak ładnie wyczyszczony, jak na taki kombaj. Dobra, widzimy się już u dołu, jak pochowie sprzęty trochę. No i siemaneczko. Kombajn już we wiacie. Ale tutaj chciałem wam pokazać takie te ustawienia. Z tyłu, co tutaj wam dużo nie pokażę, bo tutaj są stałe takie szczeliny. Jak widać. Więc tu wychodzimy. A z tej strony możemy przejść jeszcze.
Tutaj wiatr. Wiatr mamy na minimum, może. Można powiedzieć, że na minimum. I jeszcze z drugiej strony. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Na 10. ząbku od dołu krepisko. Ale krepisko to wiadomo, tam też jest na tych płaskownikach. Zależy, jak to ma tam podkręcone. Ja mam tutaj tak ustawione. Widzieliście, jak ładnie omłacał. Trochę gdzieś tutaj sypie się jakieś plewy, coś. Ale jest dobrze. Jęczmień skoszony. Za chwilę bierzemy traktor, zgrabiamy słomę, prasę i będziemy prasować. Także widzimy się na polu. Dobra, idziemy po Perkinsa, zaczepiamy go do tutaj tej maszyny. MTZ już jest przy prasie. Kilka ujęć z pola również będzie nagrane. No i mamy zestaw spięty, ja wyruszam na pole.
No jestem ponownie, jak widzieliście, zgrabianie, prasowanie. MTZ już odczepiony. Słoma zwinięta, zostało zwieść, ale to już nie będziemy zawracać wam gitary z wożeniem. Siedem snopeczków wyszło, tu ten ostatni jest taki najmniej nabity, ale jest. Ściernisko czyste. Gruberować na razie nie będziemy, dopiero jak już wszystko skosimy, to zapniemy grubera do lokomotywy i polatamy. Także co? To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Miłego oglądania życzę. Do następnego. Na razie. Cześć.